Ni halama sia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni halama haza. Ahmad. Dalam kata ke bapa. Mita. Geppetto. Tapi cernya lah. Ni halama ha. Abdul. Goda z Miwakos. Ahmad przyjechał pierwszy i nauczył się polskiego. Zabrał cepis od dziadka i dołożył coś nowego. Zrobił kebab, kiedy miasto umierało z głodu. Chodził w lakierkach i nie chciał wrócić do domu. Wynajął butik, kupił nowe buty w stylu retro. Interes się kręcił, więc zadzwonił po Geppetto. A Geppetto na hasło ratunek reaguje. Spakował walizkę, Ahmad wie jak on gotuje. Geppetto dostał taką krzywę jak był dzieckiem. Mieszkał kiedyś w getto i otworzył tam pizzernię. Kupił bilet w jedną stronę i przyleciał do Polska. Zostawił w domu żonę, trójkę dzieci, psa i kotka. Ahmad był zachwycony, gdy zobaczył go na miejscu. Geppetto był przerażony, lecz gotowa nie miał w sercu. Polskie dziewczyny lubią brąz, o tym wiedzieli. Lubią zgolony wąs, tak jak oni lakierki. Po godzinach pracy przychodzą do nas Polki. I chłopaki na mazinach już nie mają forsi. Może kebab proszę, dziękuję do widzenia. Może kebab proszę, dziękuję do widzenia. Abdul wiedział o Polska tyle co mówił Ahmad. Miał marzenie zostać tam królem zmywaka. Musiał nauczyć się podstaw, poznać polską kulturę. Dziękuję proszę, do widzenia. Jak pan się czuje, był gotowy na ostatni lot przeznaczenia. Nie letał tam ciemno, więc nie miał nic do stracenia. Zabrał amerykańskie dolce spod piezyny matki. Powiedział już tu nie wrócę, jeszcze wziął od sąsiadki. Geppetto i Ahmad bardzo ciężko pracowali. Dużo zarabiali, dziewczyny się zachwycały. I chłopaki przegrywały na maszynach swe wypłaty. Byli wkurwieni, bo one też nie dawały. Po godzinach pracy przychodzą do nas Polki. I chłopaki na maszynach już nie mają forsi. Może kebab proszę, dziękuję do widzenia. Może kebab proszę, dziękuję do widzenia.